Gość Radia Jar. Życie to nie bajka, zaśpiewał przed momentem Zbyszek Perkowski Fokus, który także pojawił się na tej imprezie, o której za kilka chwil będziemy opowiadać. Otóż 5 marca w białostockim klubie rozrywki Krąg po raz kolejny z uwagi na Dzień Kobiet zbliżający się odbyły się wybory mężczyzny, tym razem Podlasia 2016. Udział wzięło 6 kandydatów, fantastyczni, cudowni, przystojni, niezwykli panowie, między innymi Konrad Bykowski, który zgarnął tytuł i został mężczyzną Podlasia 2016. Brawo Konradzie! Witam cię serdecznie. No cześć. Konradzie, powiedz, jak się czujesz z tym tytułem? Bardzo dobrze się czuję. Co się zmieniło w twoim życiu? Jeszcze nic. Nie no, jakieś dziewczyny do mnie piszą. Piszą? Piszą. Matko, no to myślisz, ale że z tego wyniknie? Nie odczuć tak mocno. Aha, no to ja myślę, że ta twoja kariera jako mężczyzna Podlasia 2016 się rozkręci. Ale zanim przejdziemy do kariery i zanim przejdziemy do tych kobiet, które piszą do ciebie, zacznijmy od początku. Jak to się stało, że postanowiłeś wziąć udział w tej właśnie imprezie? Namówił mnie do tego prezes stowarzyszenia Parkour Białystok. Ogółem startowałem z kolegą. I mieliśmy właśnie pokazać jakby w celu promocji naszego stowarzyszenia. Mm-hmm. Czyli tak jakby dwie rzeczy były w tym dobre. Wypromowanie Parkour Białystok, ale i także swojego nazwiska. Trochę chcieliście wykorzystać wizerunek, żeby ta reklama gdzieś tam poszła dalej w świat. Po części tak. Pozdrawiamy w takim razie prezesa Parkour Białystok. A kto jest prezesem? A nie powiem. Dlaczego? Mógłbyś powiedzieć, bo to ja do niego dzwoniłam. Żartuję. Konradzie, posłuchaj, taka sytuacja się pojawia w twoim życiu, że postanawiasz wziąć udział w tych wyborach. No i czy były takie elementy zaskoczenia? Czy było coś, co jakby przekraczało pewną granicę, że chciałeś zrezygnować? Czy wszystko szło według planu i nie pojawiały się w twojej głowie żadne wątpliwości? Znaczy, można powiedzieć, drobne wątpliwości były, ponieważ miałem do końca iść z kolegą i on miał wątpliwości i już miał zrezygnować, ale go przekonałem i jednak wystartowaliśmy. Ty mówisz o Sebastianie teraz w tym momencie. Sebastian Hilarski, również pozdrawiamy gorąco, to też przedstawiciel Parkour Białystok. No i później dochodzi do tego 5 marca, zanim jeszcze pojawiłeś się w klubie rozrywki Krąg, no to jak były uczucia? Bo na pewno się przygotowywałeś, trochę fryzura, stroje. No, lekki stresik był. Spakowałem wszystkie rzeczy, które do konkurencji, które miały być. No i pojechałem. No i pojechałeś i później spotkaliśmy się w klubie rozrywki Krąg, bo ja tę imprezę prowadziłam, więc byłam cały czas z wami na bieżąco. Nie widziałam za bardzo stresu na waszych twarzach i myślę, że tego stresu na pewno nie było, ponieważ atmosfera była bardzo fajna. No i były same panie na publiczności, więc to chyba też było takim plusem, tak mi się wydaje. Bo żeby byli faceci, to trochę inaczej, nie? Może i tak. Lekki stres... No był, zawsze jest w pewnego rodzaju wystąpieniach publicznych, no ale może to nas trochę uratowało, że to nie mój pierwszy raz w telewizji, w radiu albo w jakimś innym tego typu programie. Mm-hmm. No i teraz okazuje się, że były 4 propozycje jakby poznania kandydatów. Były 4 prezentacje. Pierwsza prezentacja, o ile pamiętam, to były stroje sportowe, czyli jakby odnalazłeś się w tym bardzo dobrze, bo ten sport towarzyszy w twoim życiu, co mogliśmy zobaczyć. Późniejsza konkurencja może już była nieco bardziej stresogenna i stresująca, bo to były stroje tak zwane kąpielowe, czyli tylko i wyłącznie bokserki, mieliście na szyjach muszki. To znaczy, sama konkurencja zbytnio mnie nie stresowała, dopóki nie zobaczyłem kółek od hula hop. No właśnie, bo to było tajemnicą, ponieważ my jako organizatorki z Magdaleną Popławską nie chciałyśmy do końca wam zdradzać, jaka to będzie konkurencja. No ale mówisz, że samo wyjście w tych gadkach, w cudzysłowie, ujmując sprawę, nie było dla ciebie zbyt stresujące. No, każdego roku na plaży tak wyglądam, no to... Nie wiem, czym tu się stresować. Jasne, rozumiem. No, to była sytuacja, wiesz, że niektórzy kandydaci rezygnowali właśnie z uwagi na taki strój. No chyba, że te muszki. No, latem nie chodzę w muszce na plażę. No, ale to jeszcze tak bardziej dodawało takiej pikanterii, wiesz. No i później te hula hop, ale świetnie sobie daliście radę. Późniejsza prezentacja to było chyba stroje hobbystyczne, tak? Dokładnie. No i tutaj też fajnie się wykazaliście. Ty akurat byłeś w jakim stroju? W stroju strażaka. Mhm. No i jak wspominasz tę konkurencję, tę prezentację?
W porządku. Każdy coś od siebie pokazał. Różne swoje takie drobne koniki. Mhm. No każdy z was był, na pewno jest zresztą indywidualnością i każdy z was czymś innym się charakteryzuje i interesuje, i to też było bardzo fajne i spektakularne. No i ostatnia prezentacja, czyli uwodzenie kobiet i stroje wieczorowe. Tak. No i jak to z tym uwodzeniem jest? To już zależy od kobiety. Albo od mężczyzny właśnie. Jakich argumentów użyję? No i jakich ty argumentów użyłeś? Udało się uwieść tą drugą stronę? Piękną płeć? Podobno się udało. Podobno się udało. No to jakie to były argumenty? Może zdradzisz słuchaczom Radia Yard, mężczyznom, którzy nie potrafią tego robić? W sumie po prostu najlepiej spytać, czy mam wolną chwilę, umówić się na kawę, herbatę. Czyli stawiasz na taki bezpośredni kontakt? Tak. Prostota jest najlepsza. W jaki sposób mężczyzna Podlasia 2016, Konrad Bykowski, dba o siebie, dba o swoje zdrowie, o swoją kondycję fizyczną? No, podstawą jest sport. Cały czas sport. Aktualnie właśnie zajmuję się parkurem, freerunningiem, akrobatyką. Czasami biegam. Również siatkówka wchodzi w grę. No, czyli aktywność fizyczna. Tak, aktywność fizyczna. A co jeżeli chodzi o dietę? Bo ja słyszałam, że 70% sukcesu, jeżeli chodzi o nasz wygląd i brzuszek, robimy w kuchni. Jak to wygląda u ciebie? Kebab non-stop. I piwo. Nie, naprawdę. Bezalkoholowe. Nie mam żadnej specjalnej diety. No, każdy ma różne predyspozycje fizyczne, ale jak w moim przypadku akurat, no, mógłbym zrzucić parę kilo, ale mi się nie chce. No, myślę, że nie ma takiej potrzeby i to można zobaczyć na zdjęciach, które znajdują się na miejskim portalu informacyjnym, a także w lokalnej prasie odnośnie wyborów mężczyzny Podlasia 2016 roku. Relacja do obejrzenia w telewizji Yard Białystok na pewno też będzie, bo generalnie wybory mężczyzny były na żywo transmitowane na antenie naszej stacji. Teraz musimy ten program ułożyć, zmontować, no i tylko czekać na pochwały od państwa. No i dobra, i przyszedł moment na te stroje wieczorowe, a później już gala finałowa. Czy ty spodziewałeś się takiego końca tej imprezy? Miałeś jakieś przeczucia? Może lekkie. Czyli jednak czułeś, coś tam wyczuwałeś, że możesz mieć... No, strój strażaka zrobił swoje. No na pewno, i ugaszenie tego pragnienia. Szczególnie tej jednej pani, która tak do ciebie lgnęła. Pamiętasz, ona nie chciała w ogóle zejść z tej sceny. No tak. Ja myślę, że to była dobra zabawa. Wiesz, Konradzie, wielu mężczyzn na pewno się zastanawiało, czy wziąć udział w tym przedsięwzięciu, w tym evencie. Ty postanowiłeś to zrobić. Jeżeli byśmy za rok organizowali tego typu imprezę, czy ty byś nadal pozostał przy tej pozytywnej opinii takiego wydarzenia? No raczej tak, był bardzo sympatycznie. Mhm. W jaki sposób przekonałbyś słuchaczy, mężczyzn, słuchaczy Radia Yard, żeby wzięli udział na przykład w kolejnych wyborach mężczyzny Podlasia za rok? Jedyny mocny argument, wieczna chwała. No tak, faktycznie. I to powodzenie u kobiet, prawda? To najbardziej przekonuje. Dokładnie. A jak nagrody? Co wygrałeś? Oj, sporo tego było. Wygrałem tablet, jakieś bony na jedzenie, karnet do solarium, perfumy, kosmetyki, przejażdżkę KTM-em, japonki, no i jakieś gadżety od sponsorów. Fajnie, drobne. Dużo tego było, co? Trochę się znalazło. No i właśnie dlatego też warto brać udział w takich konkursach. Życie mamy tylko jedno. Więc warto je przeżywać kolorowo i dusić jak cytrynę. Ja myślę, że Konrad będzie naszym teraz stałym gościem. Konradzie, bo przed tobą jeszcze taka krótka podróż i krótka, albo i długa kariera telewizyjna. Kto wie, może będziesz gościł u nas dosyć często, ponieważ Konrada będziemy mogli zobaczyć na antenie telewizji Yard Białystok w roli pogodynka, a także prezentera telewizyjnego. To też taka nagroda od nas specjalnie dla ciebie. I mam nadzieję, że się przygotujesz i wtedy nas zaskoczysz swoją kreatywnością. Ciekawe. Ale wiesz, to tak dosłownie zaskoczysz, bo ty umiesz wysoko skakać, to i pewnie nas zaskoczysz. No, można powiedzieć, że Prokopa przeleciałem. No to jednak faktycznie dość wysoko postawiona poprzeczka. No trochę. Moim i państwa gościem był mężczyzna Podlasia 2016. Konradzie, czego ci życzyć na tej nowej drodze życia? W sumie to szczęścia, to jest najważniejsze.
ogółem. Wysokich lotów mogę ci życzyć. A, to też bardzo ważna rzecz. Powodzenia w karierze, w zawodzie, u płci pięknej. Dzięki bardzo. Dużo odwagi, no i tego przede wszystkim szczęścia. Dziękuję. Człowiek bez wątpienia szczęśliwy, ponieważ laureat wyborów Mężczyzna Podlasia 2016, Konrad Bykowski, parkour Białystok. Do usłyszenia.